Chciałam cię zaprosić do garderoby. O, z przyjemnością. Wow. To jest moja garderoba i moje wszystkie skarby kobiece. Wow. Jeszcze buty. Jeszcze moje ukochane buty. Ale te, wiesz które... co? Jak to są wszystkie twoje ubrania, to powiem ci, że naprawdę nie ma dramatu ilościowo. Wiesz co? Ja nienawidzę gromadzić rzeczy. Mhm. Więc jeżeli w czymś nie chodzę, to po prostu oddaję to innym. Czy to jest jakaś szczególna sukienka? To jest sukienka z ostatniego pokazu Lidii Kality, która miała pokaz taki w stylu punk. I strasznie mi się te prześwity podobają. Zabrałam tą sukienkę ostatnio w podróż do Rzymu i na Forum Romanum zrobiłam sobie zdjęcia właśnie takie bardziej w stylu punk. Muszę ci pokazać moją pierwszą sukienkę, taką bardziej elegancką. Miałam wtedy chyba 19 lat. Aha. I pracowałam jako modelka. Przyjechałam do Warszawy na pokaz pani Teresy Kopias, który był w telewizji. Zapytałam, czy zamiast wynagrodzenia mogłabym dostać tą sukienkę, której się prezentowałam. I ja tą sukienkę mam. O, i to jest ta sukienka. Wow. To takie bardzo lata 90. Fajna, piękna, historyczna kiecka, tak, rewelacja. Mogę sięgnąć po jedną rzecz stamtąd, bo tu widzę jakieś takie etniczne klimaty. Co to jest w ogóle? Gdzie ty to nosisz, dziewczyno? Tą rzecz założyłam do sesji zdjęciowej, natomiast są to rzeczy, które kupiłam w Tajlandii. Podobnie jak coś takiego. To się nakłada na koszulę, ale ja mam na to inny plan. Ja myślę, że tutaj będzie jakaś cielista, taka sukienka, ale taka druga skóra. Dopasowana. Jakby, taka dopasowana. I jeszcze pokażę ci jedną rzecz, która mi się trochę kojarzy z Indiami. Może przez te kolory, których tam było mnóstwo. To jest piękne. To też kupiłam w Tajlandii. Tutaj są spodnie z takim pęknięciem na boku. Do tego taka kamizelka i to wszystko się przewiązuje pasem. I możesz to nosić spokojnie na gołe ciało. O tak, jak najbardziej.